Zastanawiam się, czy na początku tego roku w ogóle przeszło Ci przez myśl to, że będziesz miała swój własny program w telewizji? Absolutnie nie. Nie wiem, nie śniło mi się nawet, ale życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Jak do tego doszło, do tej współpracy z Active Family? Na początku maja poznałam Kasię, moją menadżerkę. I ona starała się pomóc, ale w taki sposób jak też kobieta kobiecie, przede wszystkim na początku. Dodała mi odwagi do tego, żeby założyć kanał na YouTubie, jeżeli chodzi o gotowanie, co zawsze chciałam zrobić i dużo osób mi o tym mówiło, że warto by było i tak dalej, ale ja nigdy nie miałam na tyle pewności siebie, że jejku, tego gotowania jest tyle wszędzie i tak dalej, czy ludzie to kupią i tak. Powstał kanał i później tak jakoś przez Kasię produkcja odezwała się do niej właśnie najpierw. Ja na początku byłam sobie tak nastawiona, mówię, kurczę, bierzemy brudy do czysta, tutaj taka koncepcja programu i tak dalej, czy ja się będę nadawała, czy ja sobie poradzę i tak dalej z kamerą tak profesjonalnie. Różnie bywa, ale uczę się. No chodź. Idę. Chcesz kawę? No poproszę. No to sobie siadam. Nie zamocnujesz, bo jest pierwszy raz wypiłem. Siadam, tak? No on sobie nie da w kaszę dmuchać, jesteśmy ogień z ogniem, dwa wodniki. Opowiedzmy trochę o programie Bierzemy Brudy do Czysta. Skąd tytuł i czego w zasadzie widzowie mogą się spodziewać po tym formacie? To znaczy generalnie tytuł wyszedł od produkcji. Ja akurat nie miałam z tym nic wspólnego. A jaka była Twoja pierwsza reakcja, jak usłyszałaś, że właśnie tak? Byłam trochę w szoku tak naprawdę, ale później z racji tego, że wytłumaczono mi to na ten, a nie inny sposób, nie wtrącałam się w kompetencje produkcji i realizacji programu. Generalnie czego się można spodziewać? Można się spodziewać wszystkiego. To nie jest tylko tak, że to są... Czyli to jest program o tym, że rozwiązujemy problemy, bo my ich nie rozwiązujemy, my tylko stwarzamy sytuacje, w których ludzie mogą się pogodzić. To nie są tylko małżeństwa, to są przeróżne historie różnych ciekawych ludzi. Tak jak mówię, to nie tylko związki partnerskie czy małżeńskie. Jest dużo emocji, jest dużo takich różnych też czasami śmiesznych sytuacji. No nie zawsze dochodzi do happy endu, ale staramy się i cieszymy się przynajmniej z tego, że jak ludzie naprawdę są w stanie, dzięki temu, że stworzyliśmy im tę możliwość spotkania się i pojednania, że jednak jest dobrze.